Cześć, jestem Radosław, jestem typem macho i dzisiaj z okazji nadchodzących świąt pokażę Państwu swojego renifera. Na pewno Wam się spodoba, bo jest duży i miły w dotyku. No chyba, że wolicie zobaczyć mój świąteczny kupon. I tak, chyba pokażę Wam jednak kupon, bo kupon świąteczny jest zawsze skuteczny. Święta to oczywiście czas dla rodziny, więc mam nadzieję, że ten odcinek zobaczycie w całym rodzinnym gronie. A tak w ogóle, czy wyobrażacie sobie na przykład Wigilię bez żadnego kuponu w grze? Ja rozumiem, że Wigilia może być bez mięsa, ale bez kuponu? No wolne żarty, no skoro barsz musi być wigilijny, to i kupon też wigilijny musi być. Najchętniej to bym dziś postawił na FC Porto, ale akurat nie grają. A dlaczego na nich? Bo oni ostatnio zatrudnili szamana! No chcą koniecznie odzyskać mistrzostwo Portugalii. No to kogo mieli zatrudnić? No fryzjera? Fryzjer to teraz nawet w lidze polskiej by się pewnie nie przydał. A taki szaman? Taki szaman to na przykład w drużynie Kartofliska by się chyba przydał nawet. Bo ostatnio w rozgrywkach nocnej ligi halowej w Zielonce to nam tak dobrze poszło, że 11-3 przegraliśmy. Drużyna co prawda przegrała, ale ja na boisku to takie cuda tam wyczyniałem, że to głowa mała. No proszę tylko zobaczyć. Oj, Kuba Olkiewicza. Ajajaj. A dlaczego tutaj nie pograli razem? Oj, no bo już wcześniej. Jest taka zasada, że w futbolu liczy się powtarzalność. I co ja zrobiłem? Bardzo mi się podobał na Facebooku komentarz pana Jacka, który stwierdził, że te moje zagrania to jest połączenie Harta angielskiego z Ronaldinho. No i rzeczywiście Hart angielski by się nie powstydził, a jak już przy Anglii jesteśmy, to pierwszy typ na kuponie będzie z Ligi Angielskiej. Tottenham gra z Crystal Palace i moim zdaniem Tottenham ten Crystal Palace cały opitoli. Tottenham 1. Ktoś tam pewnie będzie chciał napisać, że typ powalony. Ale ja to uprzedzę i teraz na warsztat weźmiemy inne powalenie i też z Anglii. Mecz kobiecej drużyny Chelsea, na boisko wbiega jakiś kibic. No ochrona reaguje tak średnio, a za interwencję bierze się jedna z zawodniczek Chelsea. I była to chyba interwencja meczu. No i jak Wam się wydaje, kto dostał karę za to zachowanie? No tu sprawa jest oczywista. Karę dostała zawodniczka. Kolesiowi nie grozi w zasadzie nic. Okazało się, że w Anglii, jeśli chodzi o takie wbieganie na boisko, to kary są za to bardzo surowe, ale w przepisach stoi, że tylko podczas meczów mężczyzn, że na meczach kobiet można robić co się chce. Więc taki lifehack tu mamy przy okazji, że jeśli ktoś mieszka w Anglii, na przykład nie ma gdzie biegać, no to spokojnie może sobie wbiec na boisko, gdzie rozgrywane są mecze piłki nożnej kobiet, nic mu nie grozi. A i towarzystwo do biegania będzie miał zacne. No i jak już jesteśmy przy Chelsea, no to na Chelsea sobie postawimy drugi mecz na kuponie. Uwaga, uwaga, Aston Villa, Chelsea 2. Miałem w ogóle w tym roku pomysł, żeby choinkę zamiast bombkami to udekorować wydrukowanymi, przegranymi kuponami. Ale wiecie, co się okazało? Że jak zryknąłem na te kupony, to się okazało, że ta moja choinka to chyba łysa musiałaby być. Macho to lubi łyse, ale choinki? A odnośnie łysych, to ostatnio łysy Luj sędziował mecz w Chorwacji. No nie wiem, czy on tak do końca łysy tam był, ale zachowywał się tak, jakby łysym Lujem był. Rzut karny. Zawodnik Dynamo Zagrzeb strzał. I gol. Ale okazało się, że ten strzał to nie był dobry strzał. Bo on tam się niby zatrzymał po drodze. No i zamiast gola, zawodnik otrzymuje żółtą kartkę. A że jedną już miał, to mamma mia, no. Wylatuje z boiska z kartką czerwoną. I ja też zaraz będę leciał, ale jeszcze jeden typ przede mną. Wielkie derby Glasgow. Glasgow Rangers kontra St. Mirren. I gram tutaj na to spotkanie w zasadzie to cały świat. Uważam, że w tym meczu padnie bramka samobójcza. I na zakończenie życzę wszystkim oczywiście wesołych świąt i przy okazji przypomnę, że takie najprawdziwsze święto
Takie najprawdziwsze, najprawdziwsze to jest wtedy, kiedy typowi maso kupon wejdzie. I takich właśnie kuponów i sobie, i Państwu życzę jak najwięcej. Dziękuję za uwagę.